Radomianki w pierwszej rundzie fazy zasadniczej Tauronligi tylko 3 razy wygrały i poniosły 8 porażek. Zwyciężyły u siebie z Wolei Wrocław i na wyjazdach z Grotem Budowlanym i Łódź oraz Legionowią Legionowo. Jesteśmy poniżej oczekiwań swoich, szefów klubu, na pewno kibiców, państwa, ludzi, którzy się interesują drużyną i nie ma co mylić oczu, tylko powiedz wprost, jesteśmy poniżej oczekiwań. I tyle. Na pewno przeszkadzały nam względy zdrowotne, ale to trzeba wyważyć. Nie można wszystkiego na to zrzucać. Jakie radomska drużyna ma cele na drugą rundę? Naszym celem przede wszystkim jest to, co musimy powiedzieć, te kolejne mecze, czyli zwycięstwa z tymi zespołami, które powiedzmy są od czwartego miejsca aż do samego końca. Bo mimo naszych wielu porażek uważam, że to jest nasz target. Musimy stawiać sobie cele, żeby z nimi rywalizować o wygraną. Nie żeby nie przegrać, tylko wygraną. To jest nasz. Więc odpowiadając na to pytanie, chcę wygrywać. Chcę, żeby zespół wygrywał. I to jest nasz cel, żeby przełom stycznia, lutego, te mecze, które są, były wygrane. I to dopiero spowoduje, że będziemy mogli wrócić wzrokiem na tabelę, coś założyć. W pierwszym meczu drugiej rundy Tauronligi moja Radomka Lotnisko Radom podejmie Grota Budowlanych Łódź. Ten mecz zaplanowany jest na poniedziałek 23 stycznia w hali Radomskiego Centrum Sportu.